Jak dobrze wstać troszkę później. Kochani, ostatni dzień lata. To nie będzie, kurczę, wesoła sytuacja tutaj. Bo dzisiaj ciężki dzień przed nami. No właśnie, pomyliłem się z Belami, ale pomyślałem sobie, że zapłacę, słuchajcie, panu za jedną belę, panu Haremu. Natomiast my pojedziemy, kochani, zanim to zrobię. Zanim zapłacę, to pojedziemy, kochani, na farmę. I trzeba będzie przygotować, kurczę blaszka, no już kombajn. No i właśnie, ogólnie, raz, że kombajn, dwa, że trzeba będzie zobaczyć, kurczę, jak wygląda sytuacja z marchewkami, bo to jest też taka kwestia. A jeszcze jedna sytuacja jest taka, że trzeba będzie faktycznie powoli myśleć nad tym kombajnem do zbioru właśnie marchewek. No i ogólnie też trzeba będzie zwierzęta nakarmić, bo myślę, że już potrzebują powoli, wiecie co? Nie, nie, ja potrzebuję tego Forda, chodź tu. Sprawdzałem jak jak te bele, ale jeszcze długo niestety. Gdzie ja w ogóle pojechałem? Tutaj mam jechać. Znaczy, na razie staniemy sobie tak, bo ja kombajnem muszę wyjechać stąd. Mam nadzieję, że on działa, kurde. No. Ops. Dobra, lustereczko. Cyk, tutaj przy ściance to trzeba uważać na tą i. O. W lustereczkach jest ok. O kurde, a może nie jest ok? Gdzie ja tutaj wjechałem? Przecież nic tu nie ma. No dobra, jest ściana. Ok. Dobra, i teraz. Wiecie co, wyjedźmy w ogóle może stąd, tak daleko, daleko. Tu. Tu jest ok. I tu trzeba będzie się podłączyć za chwilkę. Myślę, że kombajn będzie mógł śmiało pociągnąć tę przyczepę z headerem. Znaczy na razie wyprowadzę, bo jeszcze jak mówię, musimy się zwierzętami zająć. No tak, zgasiłem silnik. Także tu. I jak to teraz wykombinować? Żeby tam wjechać odpowiednio. Dobra, podjedźmy. Podjedźmy jakoś tak. No bo te bele, które były na polu, to już są u nas w garażu, także spoko. Aż w garażu, pod wiatą. No i teraz, kurde. Myślę, że tak będzie ok. Nie. Za daleko. Właściwie to krzywo jest ultra. Ja wiem, że tutaj jest jakaś masakra z tym, ale tu powinno być ok. Cyk. Dobra. I zawieziemy kombajn już na miejsce. Bo to dzisiaj faktycznie trzeba będzie. Oczywiście tego nie sprzedam jeszcze. Chociaż zobaczymy, jak nas przyciśnie, jeżeli chodzi o pieniądze. Bo chciałem jeszcze sprzedać właśnie dzisiaj do biogazowni, bo to tę kiszonkę z trawy, którą mamy. No i będę potrzebował, kurde, do tego ten chwytak do bel kiszonkowych, ten taki nieprzekłuwający, ten taka jakby go określić. Ty kurde, co za typ, no. Zaraz go tu staranujemy. Nie, myślę, że ucieknie, dobra. Okej, tu jest sporo miejsca, całe szczęście. Dobra. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, wracam do tego. Właściwie to tędy wrócę. Bezpieczniej.
Wrócę na farmę, ponieważ tak to będziemy musieli traktorem przejechać. Prawdopodobnie właśnie do farem wypożyczonym. I trzeba będzie, kochani, no przywieźć przyczepę tutaj po prostu. A w międzyczasie, jak dotrzemy, to się zajmę zwierzętami i tutaj będzie już gotowe w sumie wszystko. Dobra, widzimy się na farmie. A powiem szczerze, że trochę to zajęło. Jeszcze kurczę, z sąsiadem pogadałem. Dobra, gdzie mam traktor? Tu. Jest. Dobra. O, od razu przygotowany jest w sumie. Wiecie co, to zróbmy tak. Wsiądźmy do niego. Podczepmy się tu. Tak. Podjedźmy tu dosłownie. O, potrzebuję, kurczę, jak mówiłem, zająć się zwierzętami, a potrzebują owce przede wszystkim. Znaczy, no, wody wiadomo potrzebujemy. Gdzie ja zostawiłem tego tura? Tutaj. Wiem, że on jest w ogóle nie ten. Kolorystycznie niepasujący, ale... Ale ważne, że działa. Tu są widły do palet. Gdzie ja zostawiłem? A nie, w sumie nie potrzebuję tego teraz. Dobra. Chociaż może i potrzebuję. Nie tędy. No właśnie, sprawdzałem tę belę. I ona normalnie działa. Dokładnie, 6000 Silage Clover. Zobaczcie, że właśnie zostawiłem ją specjalnie, żeby zobaczyć, czy Bela pod gołym niebem da sobie radę. Tu jest, kurde! Dobrze. Widmy do palet były już. Co za po prostu zakręcony jestem dzisiaj. Jak wiadomo. Co? No przede wszystkim wodę tutaj. Tu mamy łychę też, więc to sobie też zabierzemy. No, wodę malutko, kurde. No tutaj krówki gryzą trawę. Bardzo dobrze, to trzeba będzie, kurde, ten obornik gdzieś dać w inne miejsce. Zostawmy to. Widły do bel. To się oczywiście spierniczyło, ale to sobie zaraz poradzimy z tym. O właśnie. Chyba tam. No i to cała bela zejdzie prawdopodobnie. No ale jak mówię, to dzisiaj już będziemy mieć belę słomy prawdopodobnie. Także nie będzie problemu specjalnego. Woda, tu i te kiszonki. Co? Trochę niżej, dobra. Powinno to wszystko elegancko tutaj wejść. No i tak naprawdę tyle z tych takich robót na moment. No tego obornika jeszcze na razie nie będę przesuwał. Bo nie mam gdzie. Przede wszystkim. To trzeba będzie znaleźć jakieś miejsce. Ach,
Dobra. Zostały nam owce. No właśnie zastanawiałem się, słuchajcie, z tymi kurami, kurde, bo jak będziemy mieć pszenicę, to... To można by, kurde, i mieć kury, no. To też by się przydało, ale na razie nie. Ta przyczepka na belę. Zastanawiam właśnie, czy nie wziąć wideł do palet. Ale to może jeszcze nie. Kurde. A wszystko powinniśmy mieć i tak tutaj w tej szopie. Kiszonka, no właśnie. A właśnie, bo chciałem jeszcze pogadać między innymi, tak trochę wychodząc z roleplayu, o Farmingu 22. I muszę powiedzieć, że najbardziej, najlepszą opcją, znaczy najfajniejszą opcją, którą tam widziałem, to jest faktycznie możliwość grania jakby z sezonem, z sezonami, z porami roku, ale że nie wpływa to na szybkość wzrostu roślin. I to jest w sumie najlepsza, że zmienia nam się po prostu pory roku, ale nie wpływa to na gameplay w ogóle. I to jest, kurde, fajna sprawa, muszę powiedzieć. No ogólnie te wszystkie rzeczy, które tam pokazali panowie z Giantsów, to są fajne. Przede wszystkim między innymi właśnie ulepszenie dźwięku. To jest, kurde, mega sprawa. Puść. Także w sumie... Tak, sianko jest. Okej. Okay. No i zostały nam jeszcze... marcheweczki. Tylko pytanie... Więc co, ja zaryzykuję, kurde. Podniesienie tych marcheweczek przy pomocy wideł do bel. No, a tutaj za dużo nie ma, 400 litrów, więc to nam się te widły nie wygną. No, w co? No, 145, kurde, stówkę zjaduje. No i ten traktor też mógłby przejść, kurde, przegląd. Ewentualnie, wiecie co, tak sobie pomyślałem, że można by zadzwonić do pana Harego i po prostu za tę jedną belę, którą zabraliśmy mu, może niesłusznie, chociaż tam jak mówiłem, 4,5 beli powinniśmy dostać, więc po prostu zróbmy na nasz koszt naprawę tego traktora i tyle za tę jedną belę. Może być dobry pomysł. Bo potrzebujemy pojechać, kurczę, do sklepu. Prawdopodobnie trzeba będzie kupić tamten chwytak do bel kiszonkowych. No i właśnie. Tu sobie pojedziemy najpierw na to nasze pole. Zostawimy przyczepę. O. Pojedziemy. Spróbujemy naprawić ten traktor. Nie wiem, czy od razu tam wymienią olej i inne elementy. No właśnie, zobaczcie, kurde. Z pustą przyczepą jadę i brak mocy, nie? To może za jakiś ten śmieszne pieniądze przemalują nam, kurde, jeszcze tego. ładowacz czołowy. Może gdzieś tu.
Migacz zostawiłem. Włączony. Ja sobie przemknę tędy. No ale dobra, gaz jest. Dobra. Do sklepu. I dojeżdżamy. Dobra. Prawdopodobnie na warsztat trzeba będzie wjechać i... No i widzimy się, jak go kurde odbiorę już. No. Okej, 905. I kochani, udało mi się zamienić po prostu tego sztola na sztola w kolorze dojczwarowym, także spoczko. No i wszystko wymienione, także powinno wszystko być ok. Także spoko. Aha, właśnie. Moment, bo mi jeszcze mieli mi kurczę ten oddać. Ten chwytak. Ok, jest. 1356 używane, całe szczęście, że były takie, więc też za dużo pieniędzy na to nie poszło, ale właśnie o tym chwytaku mówiłem. Żeby go kurczę potem złapać belę i wtedy. No, pojedziemy sobie na początku na pole, zaczniemy kurczę wreszcie żniwa. I... No i w międzyczasie oczywiście, jak tam pojedziemy sobie do domku, no to odwiozę tego tura. Ten ładować czołowy razem z naszą łychą. Chwytak. Naszym chwytakiem i powinno być ok. Dobra. Zastanawiam się, gdzie to wszystko kurde zostawić. Może gdzieś tu. W głębi. Dobra. Wycofamy się tu. No i spoko. Dobra. Kochani, to jest ten moment, na który czekałem długo, ale jeszcze nie odłączyłem. O. O tyle dobrze, że on faktycznie ma promień skrętu. Całkiem niezły. Dobra, składany. Działa, działa. No ma całkiem szeroki, kurde. Ten header. No i, kurde, lecimy. Tylko pytanie, czy ja mam ustawienie zrzutu. Mam. Dokładnie, jest i owiec, kochani. No owiec będzie prawdopodobnie do sprzedania. Mógłbym go ewentualnie użyć, gdybym chciał konie mieć, ale... Ale myślę, że go po prostu sprzedamy. Nie wiem, ile tego będzie, słuchajcie, ale zapełnia się całkiem nieźle z tego, co widzę. Jak wygląda to na mapie? Całkiem nieźle, tu jest 125%, wcześniej było 90%. Tu jest stówka. Albo 105 jakoś tak, że jest jasno zielony, to kolor to jest całkiem niezły. No mam takie dane tutaj na monitorku, więc sobie śmiało z nich skorzystam. Dokładnie. Dobra. Tu trzeba będzie zrobić headland tak zwany. Bo tutaj nie wycofam inaczej. No. Ale z tego co widzę faktycznie po plonie. To jest, kurde, dobra sprawa, słuchajcie, jest prawie... No, 1/3, kurczę, już. Tutaj słoma nie ma znaczenia. Czy ja słoma, czy z tego.
Czy z owsa, czy z pszenicy? A tutaj z tym drzewem będzie zabawa, ale... Ale powinno być chyba ok. Nie, bo tam jest dużo miejsca pomiędzy wysepką a polem, więc to nie problem. Zwłaszcza, że te... Ten okrąg ma dobry promień też, więc... To też nie problem. Za duży. No, trochę kurde tej słomy będzie i dobrze, bo i owce potrzebują, i krowy potrzebują, więc... Więc jak najbardziej. No, przejedźmy się tu. Wydaje mi się, że już możemy powoli wrzucić ten owies, co mamy, na przyczepkę. Tak zróbmy. Żeby nie jeździć specjalnie też traktorem po polu, chociaż to nie problem. Ale skoro mogę od razu tutaj wyładować to, to dlaczego by nie? No. A, ciutkę. Dobra, lecimy. I tak oto, kochani, powoli kończymy nasz owies. Jeszcze tutaj malutkie skraweczki zostały, też je dziabniemy za chwilkę. Ale ogólnie muszę powiedzieć, że plon całkiem niezły. No właśnie nie wiem, czy to dwa, no powiedzmy, że 2,5 kombajnu. Oczywiście też sobie od razu tę pszenicę zbierzemy, bo tu nie ma co czekać, zwłaszcza, że pogoda może być różna potem, tak jak mówiłem, dlatego się cieszyłem, że dość wcześnie mamy ten owies. Dobra, powoli się tutaj na tę stronę przemieśćmy. I pytanie brzmi, czy się zmieszczę z tym wszystkim? Wydaje mi się, że nie. A
Znaczy do przyczepy, że się to zmieści wszystko. Wydaje mi się, że nie. Chociaż... przyczepa ma 21 tysięcy litrów, więc... więc jednak nie. Kurde. Dobra. No to musimy lecieć, kurczę, raz po ten chwytak do Bell. Mogą właśnie, jak mówiłem, będę musiał zabrać stąd. Dwa, że będę musiał tutaj przyjechać jeszcze raz po resztkę owsa i jeszcze raz po pszenicę. Co za... świetnie, można by zobaczyć, jaka jest cena pszenicy, nie pszenicy, tylko owsa teraz. Bo to może nie być głupi pomysł, żeby być może sprzedać od razu, chociaż zazwyczaj ta cena jest wyższa później. Ale sprawdźmy. Słoneczniki. 1300, naprawdę? Nie, 1400. To jest, kurde, mała cena. Około 2000 zazwyczaj można wyrwać w takim dobrym okresie, no ale wiadomo, teraz jest późne lata, to jeszcze wszyscy teraz będą sprzedawać, dlatego taka cena niska, ale ogólnie... myślę, że będziemy mogli zarobić na tym niedługo. A tutaj nikt, kurde, nie posiał nic. Smutek. No. No trochę ciężka ta przyczepa jest pod ten traktor, ale dobra. Zostawmy to tu. I teraz... musimy się wycofać do naszego silosa. Dobrze, że mamy, bo zazwyczaj, kurczę, na tych farmach angielskich to po prostu się wysypuje do... no do, tutaj po prostu na podłogę w jakiejś hali i tyle. I potem się to zbiera. Ale my całe szczęście mamy ten silos tutaj, więc... więc sobie z niego skorzystamy, dobra. Ja myślę, że wrócimy tą samą drogą, którą przyjechaliśmy. 23,5 tysiąca litrów równo owsa wyszło. Masakra. Wiecie co? Może sobie tu zrobimy przejazd po tym polu. O. Może nie być głupi pomysł w sumie. Bo i tak tego headlanda jednego trzeba będzie zrobić. Więc... jak najbardziej. I sobie przejedziemy tutaj traktorem i będzie git. W międzyczasie, jak to się tutaj przesypuje, to muszę powiedzieć, że mam fajną aplikację, nie tą, tu, że mogę sobie ustawić, jakie są ceny. Dostanę powiadomienie, gdy moja cena, na przykład sobie damy pszenicę, żeby kosztowała, znaczy żebyśmy dostali powiadomienie, jeżeli cena pszenicy będzie w tym momencie na przykład za 1100 euro. Można sobie zwiększyć do 1150. No i ogólnie każdą
tutaj każdy produkt, jaki możemy sprzedać, możemy sobie takie właśnie powiadomienie ustawić. Także w sumie ustawmy sobie też owies, który około 2000 zazwyczaj kosztuje, także mam nadzieję, że taka cena będzie. No niestety mógłbym sobie tutaj, znaczy szkoda, że nie ma plus 100 tak naprawdę, więc trzeba tu się naklikać trochę, ale powiedzmy, że 2000, nie wiem, 60 albo 2050 i ustawiamy sobie i jest ok. I w tym momencie, znaczy no nie w tym momencie, ale ogólnie jak będzie taka cena, to dostaniemy właśnie powiadomienie, tak jak są powiadomienie, że jakieś zapotrzebowanie większe, także fajna sprawa. A my, kochani, lecimy dalej, bo no troszkę tego jest, ale co prawda już jest 11, prawie że, więc tak, to jeszcze muszę panu, kurczę, haremu oddać kasę. Znaczy nie, w sumie nie, bo przecież, kurde, naprawiłem mu traktor, dobra. Także dogadaliśmy się pod tym względem. No i pierwszy załadunek, czy właściwie rozładunek pszenicy. No, sporo tego będzie, przynajmniej dwie przyczepy, wydaje mi się. Trzy, przepraszam bardzo, trzy, bo to dość szybko idzie. Więc git. No, te dźwięki, kurcze, tych składanych cylindrów tam. Znaczy, uderzenia cylinder o cylinder podczas, kurczę, rozładunku na tych przyczepach wszystkich, to będzie coś pięknego po prostu. Zresztą słyszałem właśnie sporo, a propos Farminga 22, sporo komentarzy właśnie takich, znaczy gdzieś tam czytałem opinii ogólnie, że faktycznie 22 będzie bliżej 17 i, znaczy w takim klimacie jakby, nie? Co wydaje mi się, że naprawdę będzie krokiem w dobrą stronę. Ja co prawda 17, no dosłownie nagrałem chyba 3 odcinki, ale grałem sporo, muszę powiedzieć. Grałem sporo, ale nie tak dużo, no wiadomo, jak 19, bo jak 19 przyszła, to było to takie, wiecie, wow i w ogóle grafika super. Natomiast, no raz, że rok dłużej musieliśmy czekać na nowego Farminga, ale wydaje mi się, że faktycznie ten trud włożony w to wszystko się opłaci. Co prawda oczywiście standardowo nie mamy gleby 3D i powiem szczerze, że ten Parallax Occlusion, czy jak to się to ma nazywać, ten cały efekt, to jest jakaś ściema kompletna i ja nie widzę różnicy pomiędzy, wiecie, płaskim terenem, a jakimś, nie wiem, super niby takim zrobionym na 3D, nie? Więc powiem szczerze, że jakoś specjalnie się na to nie nastawiam, że to będzie jakaś taka... Znaczy wiadomo, że to nie rewolucja, nie? Jeżeli to będzie faktycznie widoczne, no to spoko. Ale jeszcze mam mankament taki niestety do powiedzenia, że te rośliny, które będziemy mogli zbierać, te nowe właśnie, czyli oliwki oraz winogrona, no to, że trzeba je niestety sadzić przy pomocy tego trybu budowania, to jest jakaś tragedia. No poważnie, no bo przecież... No nieważne, no gdyby to... Znaczy pewnie będą mody, że można będzie to ręcznie sadzić i tak dalej. No, bo to naprawdę... Nie wygląda to dobrze, bo to jest takie... Ani tego, wiecie, jakby... Nie można wytłumaczyć w takim sensie, gdyby chciał ktoś właśnie roleplayować tutaj czy coś. No wybija to z immersji, powiem szczerze. Ale podobno mają być właśnie sprzęty z roku 1990, co jest też fajną sprawą, powiem szczerze, bo sporo ludzi chciało właśnie mieć jakieś takie starsze maszyny, a nie tylko te nowsze. I to jest fajny ukłon w ich stronę. Co prawda nie są to vintage'owe maszyny, ale myślę, że mody po prostu, jest tyle już po prostu tych maszyn na ModHubie i nie tylko, że myślę, że to się zapełni, zwłaszcza, że to pewnie będą i tak konwersje z 19, więc myślę, że to jest kwestia tylko tekstur. Więc o to akurat się nie boję.
No ale myślałem, że faktycznie będzie troszeczkę więcej nowych roślin. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, że 22 będzie raczej taką kwestią 19 z modami, no nie? Że mamy tutaj też te produkcyjne łańcuchy dostaw. Plus, no seasonsy to wiadomo. Także to, czy wiem, czy to jest jakieś takie rewolucyjne wszystko. Znaczy tyle dobrze, że Gianci faktycznie zostawiają tutaj pole do popisu moderom, że dużo więcej będzie tych... Znaczy no już teraz są tak naprawdę, nie? Te wszystkie łańcuchy dostaw produkcyjne. Więc czy ja wiem, czy to jakaś taka, wiecie, wow efekt jest? Nie wiem, ale widziałem, że faktycznie niebo ma zostać poprawione, bo tutaj to jest jakaś po prostu masakra. Ja, słuchajcie, widziałem ostatnio, nie wiem, czy nie widzieliście Oxygen Davida, właśnie był Calmsden Farm, który ma wyjść do 22 mapa nowa i tam było użyte niebo jako właśnie taka tekstura bitmapa. I muszę powiedzieć, że w tym czasie, jak byłem w... Gdzie ja byłem? Kurczę, gdzieś byłem... Nie, w domu byłem, chyba tutaj byłem. I patrzyłem na niebo i było identyczne, słuchajcie. Też takie chmurki, identyko, więc... I niebo, kolor ten sam. Także... taki właśnie głęboki niebieski, można by powiedzieć. ale po prostu, no bo tutaj takie ciemne to... Znaczy ja wiem, że są chmury, nie? Ale to nie jest ten błękit, który był akurat. Znaczy no, tam może bardziej, nie? Ale... muszę powiedzieć, że jak mówię, z 17 bardziej mi się to niebo podobało i nawet gdyby to była bitmapa zwykła, to by wydaje mi się lepiej to wyglądało niż tutaj. No i tam wiadomo, efekt chowania tych wszystkich obiektów, że tam będzie dużo na mapie, wiecie, roślin, właśnie jakichś drzew, żeby schować wszystko to, co jest niewidoczne, no to nie będzie przetwarzane przez komputer, więc optymalizacja będzie lepsza. Ale jakoś powiem szczerze, że no zobaczymy, no. Zamówiłem sobie w przedpremierze. Czy to działa? Zamówiłem sobie w przedpremierze ten saddle track. Zobaczymy. Znaczy no ten system podwójnego nawożenia, który widzieliśmy. A to też takie. Nie wiadomo, ale bardzo mi się podoba właśnie kwestia rozróżniania maszyn do spulchniania gleby, że będzie faktycznie, jeżeli to będą te dyski, disc harrows, jak to się kurde po polsku nazywa? To są brony talerzowe, dokładnie. Że będzie inną teksturę zostawiała, nie wiem, czy to będzie jakiś wpływ miało, wydaje mi się, że tak, na, jeżeli będziemy mieć to rolnictwo precyzyjne, że to będzie jakoś, jakiś wpływ będzie miało być może, no na pewno tekstura inna, prawda? O te wszystkie, wiecie, ta cięta słoma tutaj, to ma niby wyglądać lepiej. Znaczy wygląda lepiej, co prawda, ale to jak mówię, no kurde, mieli 3 lata, nie, na to. Więc to musi wyglądać lepiej. No i cały czas czekamy na glebę 3D, no bo to miało być już przy 19, to mówili, że o, sprawdzaliśmy, ale nie podoba nam się, więc nie dodajemy tego do gry. Znaczy no, faktycznie czapki z głów, jeżeli chodzi o dźwięk, to co pokazali, że faktycznie tutaj słychać wycieraczki, słychać, że tutaj się fotel obija, że tu jakieś części chodzą, wiecie, plastikowe, że przede wszystkim silnik, znaczy no tutaj też silnik słychać w sumie, że ten, że na maksymalnych obrotach albo gdzieś tam pod górkę, jak wyje, ale tam to dużo lepiej to słychać, to trzeba przyznać. I no i ten tryb budowania przede wszystkim też jest bardziej simsowy, ale myślę, że jest dużo lepszy niż ten obecnie. Także miejmy nadzieję, że to wszystko wyjdzie. Tak jak sobie myślimy, że to wyjdzie. Znaczy myślę, że na tym etapie prac raczej już nic tam nie można spierniczyć większego. Zwłaszcza, że większość rzeczy już tam jest, jak mówię, porobionych. Więc nie powinno być źle. Dobra, kochani. Powoli kończymy nasze żniwa.
bo się rozgadałem, właśnie patrzę, że czas jest odpowiedni na to, żeby skończyć ten odcinek. Tam jest jeszcze kawałeczek. I sobie go dziabniemy. I tutaj się, o właśnie, żeby to było w ten. Zostawimy sobie header tu. Szybko sobie to weźmiemy i na tym sobie, kochani, zakończymy. Ja sobie oczywiście to zawiozę. I prawdopodobnie w przyszłym odcinku będzie, kurczę, belowanie tej słomy. Gdzieś układanie jej, tylko właśnie zastanawiam się, jak to, kurczę, zrobić. Nie wiem, czy nie wypożyczę, kurczę, od pana Harego tego autostakera, bo tu jest naprawdę miliard tego będzie. Ale dobrze, 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 bo to ma być. Sporo potrzebujemy. Co prawda i tak pewnie połowę sprzedam, ale... ale myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zebrać słomę. Miałem jeszcze w tym odcinku w sumie sprzedać tę kiszonkę, ale to dopiero wieczorem, koło 18 chyba. Także... tak sytuacja wygląda. Dobra. Złóżmy ten kombajn. Nasz, muszę powiedzieć, że spoko sprawa. Natomiast kombajn będzie używany, bo będę chciał sporo, pewnie będę chciał sporo zrobić różnych kontraktów. Właśnie nie wiem, czy bliżej, czy dalej. Idealnie. Dobra. Także ja wracam już z kombajnem. Potem przyjadę po tę pszenicę ostateczną. I miejmy nadzieję, że kurde, kombajn się przyda w ramach różnych kontraktów. Także kochani, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa.